Telewizja w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa serdecznie. Witam również mojego i państwa gościa, którym jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Prawo i Sprawiedliwość. Panie przewodniczący, panie pośle, kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zaczynamy, panie pośle, od tej informacji, która zelektryzowała pewnie część osób, od informacji, które płyną z Rosji, z ust prezydenta Władimira Putina. Ogłosił on, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji. Działania mobilizacyjne rozpoczynają się w zasadzie dzisiaj. I rosyjski przywódca argumentuje to w ten sposób, że chce chronić kraj i ludzi i używa do tego wszystkich dostępnych środków. Jak pan, panie przewodniczący, ocenia to, co zostało ogłoszone? Co to oznacza w praktyce? Czy Rosji brakuje ludzi? Czy może Rosja szykuje mocniejsze uderzenie? Może jedno i drugie? Jak pan to odczytuje? Panie redaktorze, Rosja to teraz na gwałt potrzebuje szybkiego zakończenia tej wojny. Jest to typowa taka rosyjska, kiedyś sowiecka czy carska, ale ciągle to jest ta sama metoda, te same wzorce powielają. Oni mają jakby dwie narracje, dwa sposoby informowania czy podawania danych. Pierwszy to jest skierowany do swojego społeczeństwa, ale ważniejszy jest ten kierowany do społeczeństwa międzynarodowego. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, że Rosja jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Brakuje im sprzętu, amunicji. To widać już po intensywności walk, po intensywności ostrzeliwania tych ukraińskich obiektów i przede wszystkim ludności cywilnej. Brakuje im wszystkiego Rosji, to przede wszystkim animuszu jakiegokolwiek do walki. I wszelkie te zapowiedzi o tym możliwości użycia taktycznej broni jądrowej, o możliwości o mobilizacji, przecież to są kpiny. Od tych 6 miesięcy próbują w jakiś sposób zmobilizować, bo przecież tych żołnierzy bardzo wielu stracili i próbują uzupełniać te jednostki mają z tym niezwykle wielki problem. To teraz jakąś częściową mobilizację, żeby przygotować, żeby znowu zmienić jakieś postrzeganie Rosji w społeczeństwie zachodnim, tak żeby może to społeczeństwo zaczęło naciskać na polityków w celu jakiegoś rozpoczęcia negocjacji. Czyli wywołać jeszcze jakieś wrażenie strachu. Tak, żeby wywołać w społeczeństwie poczucie strachu lub jakichś ewentualnie nieokreślonych zagrożeń, które tym bardziej są niebezpieczne, że nieokreślone według ludzi niezorientowanych. I to powoduje, że wymyślają różne takie decyzje. To świadczy o tym, że że Rosja jest naprawdę w trudnej sytuacji. Tym bardziej, że przecież od początku było wiadomo, że Rosjanie mają problemy ze sprzętem, gdyż wiele tego sprzętu jest oparte choćby nawet w istotnych elementach na technologiach zagranicznych i na przykład nie produkują w ogóle nowych, bardzo dobrych czołgów T-90 z prostego względu, że brakuje im jednego elementu. To jest procesora, który steruje pracą silnika tego czołgu. No i to czołg może walczyć bez przyrządów celowniczych, bez łączności, bez radiostacji, chociaż to oczywiście dużo gorzej wypada, ale bez silnika i bez armaty jest to kupa złomu. No i tak to u nich to wygląda, że po prostu mają bardzo duże problemy. Ukraińcy się dzielnie bronią i tam brakuje im wszystkiego w tej chwili. Próbują to jeszcze jakoś coś uzyskać, no ale widać, że tam ani nie ma dowódców porządnych, ani nie ma sprzętu, ani nie ma ludzi. No, sami ludzie, którzy nie byli, bo przecież u nich też armia zawodowa jest od lat, oni nie byli wyszkoleni, to takiemu człowiekowi wręczenie karabinu nie daje nic. On musi mieć jakieś przygotowanie wojskowe, jakie musi mieć przeszkolenie, umiejętność nawiązywania współpracy. Panie przewodniczący, posłuchajmy jeszcze słów prezydenta Rosji Władimira Putina, słów, które właśnie zostały wypowiedziane w kontekście ogłoszenia mobilizacji, tej częściowej mobilizacji.
Uważam za konieczne poparcie propozycji Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego przeprowadzenia częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Poborowi w ramach częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej będą podlegać tylko obywatele rezerwy, przede wszystkim z doświadczeniem wojskowym. Władimir Putin dodaje do tego jeszcze takie oto zdania: używamy wszelkich środków, aby chronić naszych ludzi, to nie blef, nasza suwerenność i wolność zostaną zabezpieczone wszelkimi dostępnymi środkami. NATO prowadzi rekonesans w całej południowej Rosji, otwarcie mówią, że Rosja musi zostać pokonana na polu bitwy. W grę wchodzi również szantaż nuklearny. Tym, którzy wypowiadają takie słowa, przypominam, że nasz kraj też ma takie możliwości. Pytanie, panie przewodniczący, czy to jest blef ze strony Władimira Putina, żeby właśnie wywołać to poczucie strachu, czy może być pewna obawa jednak, że ten konflikt może też rozlać się poza granice Ukrainy? Żeby konflikt się rozlał gdzieś w inne miejsce, to trzeba mieć siły i środki. Oni nie mogą sobie poradzić z Ukrainą. No, pół roku wojna trwa i to Ukraina zaczyna, to Ukraina ma już w tej chwili jakby inicjatywę taktyczną i to Ukraina. Proszę, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że ja lekceważę Rosjan, że Rosja już przegrała wojnę. Nie, ale ona już jest na równi pochyłej. Czy z tego się jakoś wykaraska? No raczej wątpię, bo gdyby mieli jakieś zapasy, to na pewno by je już wcześniej użyli. Oczywiście tych poborowych mogą ściągnąć, ale to będzie dodatkowe mięso armatnie, które tam, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi straci życie, czy też zdrowie i życie. No to jest rozpaczliwe. Oni nie mają żadnej koncepcji. Panie redaktorze, no ja mam swoje lata, pamiętam czasy komunistyczne. Oni nigdy nie mieli żadnej oni nie kierowali się nigdy jakąś finezją, czy to w polityce międzynarodowej, czy tym bardziej w polityce militarnej. U nich tam wszystko masa się liczyła. Jak nie potrzeba, jak 10 tysięcy żołnierzy za mało, no to damy 20. Jak nie, to co? Przejdzie 5 tysięcy, te 95 zostanie na polu walki, no ale cel osiągniemy. Tutaj okazuje się, że zwiększanie masy, ilości żołnierzy, ilości sprzętu, przecież to są tysiące czołgów, tysiące wozów bojowych jest zniszczonych, zostawili na Ukrainie, a w tej chwili już wygląda na to, że Ukraina odzyskała więcej powierzchni niż Rosjanie zdobyli od tego 24 lutego. No to powoduje, Ukraińcy obnażyli tą słabość Rosji, obnażyli to, że to nie jest żadne mocarstwo, że to nie jest żaden wielki niedźwiedź, tylko taka rozleniwiona dosyć tępa koala. No to, panie redaktorze, tutaj, szanowni państwo, no Putin, to są jego jakieś takie próby słowem wywarcia wpływu na, nie wiem, na Ukraińców, na pewno nie, na świat. Widać, że świat jest zdeterminowany, bo coraz tu wychodzą te zbrodnie, a tego społeczność międzynarodowa nie lubi, to działa. Panie przewodniczący, czy zatem możemy to ocenić jako desperacki krok Władimira Putina? O, brakowało mi tego słowa, panie redaktorze, tak. To wydaje mi się, że to wygląda na bardzo desperackie kroki Putina, Szojgu i tych wszystkich, czy Miedwiediewa, którzy tam wpisują jakieś banialuki, bo, panie redaktorze, oni nie mają zapasów. Gdyby mieli zapasy, to te czołgi już by wyprowadzili na pole walki. Gdyby mieli samoloty, to by tych samolotów więcej wysyłali. No przecież tych samolotów bardzo niewiele lata nad Ukrainą. I tak dalej, i tak dalej. No, żołnierze myślą tylko, panie redaktorze, jeżeli żołnierz myśli tylko o tym, jak wrócić do materii, jak wrócić do swojej dierjewni, skąd pochodzi, do dziewczyny, no to z takiego żołnierza nie ma żadnej korzyści. I tu wśród na pewno tych soldatów są i przyzwoici, uczciwi żołnierze, którzy widzą, że tu się dzieją zbrodnie, że Putin mówi o wyzwalaniu Ukrainy, a im każą strzelać do niewinnych dzieci. No to, panie redaktorze, to taki dysonans. No, nawet
w tym zniewolonym narodzie, to powoduje jakieś myśli. No, od dłuższego czasu ta Rosja żyła tylko sprawozdaniami i kłamstwem, ale kłamstwem nawet sami siebie okłamywali i teraz mają z tym, no, teraz, z tym problem. Teraz to kłamstwo zdaje się potykać o własne nogi. No tak jest, wygląda, no ale to widać, że no skoro miliardy, setki, jak mówi się, miliardów kradł Putin, to i generałowie też jakieś tam setki milionów tych dolarów też kradli i w końcu jak sierżant i w końcu ten szeregowiec też ukradł łopatę, poszedł na bimber, wymienił i to wojsko wygląda takie łapserdaki. Jeżeli żołnierze mówią, że śpią na gołej ziemi, no to o czym to świadczy? To morale tam jest po prostu fatalne i historia wojskowości to rzadko pokazuje przykłady, żeby zdemoralizowane wojsko, które nie czuje, że dowódcy o nich dbają, żeby osiągnęło jakiekolwiek sukcesy. Panie przewodniczący, to teraz kolejny cytat, tym razem kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas wtorkowej debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku mówi w ten sposób: rosyjski prezydent Władimir Putin zrezygnuje ze swoich imperialnych ambicji tylko wtedy, gdy zrozumie, że nie może wygrać wojny. Szef niemieckiego rządu dodał, że nie zaakceptujemy żadnego pokoju dyktowanego przez Rosję i dlatego Ukraina musi być w stanie odeprzeć atak Rosji. Pytanie do pana, panie przewodniczący, czy, no bo wydaje się, że to niezwykle istotne słowa dające nadzieję, szczególnie kiedy spojrzymy tak naprawdę na dotychczasową postawę Niemiec, często niejednoznaczną w kontekście tego konfliktu. Panie redaktorze, no oczywiście, ja to byłem no, z dużymi oczami, że tak powiem, czytałem tą wypowiedź. To pokazuje, że w kręgach decyzyjnych Niemiec jest świadomość, że z Rosją no, nie można już się negocjować jak z równorzędnym europejskim odpowiedzialnym partnerem. Widać, mają tego pełną świadomość, bo jeszcze parę lat temu, to jeszcze rok temu, to zupełnie inaczej to postrzegali. Natomiast jakby analizowałem te trzy zdania, to w ostatnim zdaniu, że Ukraina musi wygrać tę wojnę, ale tam nie ma nic dodatku żadnego, że musimy zrobić wszystko na przykład, żeby Ukraina wygrała, że musimy wspierać albo że coś, tylko że Ukraina musi wygrać tę wojnę. Ale dobre i to jest to rzeczywiście nowa jakość wypowiedzi Olafa Scholza. Ale to również, jestem przekonany, jest wymuszone tym, że w społeczeństwie niemieckim nadal jest bardzo silne parcie na to, żeby Niemcy wspierały Ukrainę. No, parcie z jednej strony, ale też jakieś takie, powiedziałbym, ruchy, które cały czas tęsknią za tym, żeby było tak, jak było kiedyś, żeby wrócić do tych interesów z Rosją, bo te głosy tak, od czasu do czasu się pojawiają i one padają z ust nie jakichś podrzędnych polityków, tylko często znaczących osób w niemieckiej polityce, ale je dodajmy mam do naszej... Przykład tutaj, mam przykład sąsiedniego województwa. Jestem mieszkańcem zachodniopomorskiego, ale Mecklenburgia Vorpommern, czyli za Odrą zaraz, pani prezydent tej Mecklenburgii, no wypowiedzi jej są skandaliczne, a działania jeszcze gorsze. To teraz na koniec naszej rozmowy wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy, który również podczas tej debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych się wypowiadał. I tam padły takie słowa: wszyscy musimy stać na straży przestrzegania umów oraz dotrzymywania zobowiązań przez ich strony. Tym bardziej niepokoją mnie coraz częściej pojawiające się wypowiedzi strony rosyjskiej, które podważają zawarte porozumienia. I z jednej strony oczywiście, ale z drugiej strony, panie przewodniczący, czy nie obawia się pan takiej sytuacji, która już miała miejsce, chociażby w kontekście memorandum budapesztańskiego, że pomimo tych deklaracji, które dzisiaj padają, pomimo tego wsparcia, które płynie do Ukrainy, często też deklaratywnego, że to pozostaną tylko deklaracje, a kiedy zmieni się zupełnie sytuacja, to o tych deklaracjach się zapomni?
Ale panie redaktorze, ale trzeba cały czas tak działać jak pan prezydent, no właśnie na tym zgromadzeniu ogólnym. No, jego wypowiedź była po prostu wzorcowa. Jestem dumny z naszego prezydenta, że w takim gremium tak jednoznacznie określił sytuację w Ukrainie, określił Rosję i powiedział, co trzeba zrobić, ażeby to bestialstwo się zakończyło. A tutaj musimy postawić kropkę, panie przewodniczący. Pięknie dziękuję za naszą rozmowę. Spokojnego, udanego dnia. Życzę. Poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej z Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Tutaj stawiamy, drodzy państwo, przecinek. Za moment ponownie widzimy się na antenie telewizji w Polsce.pl.